Zanim przejdziemy do testu nowej Hondy, wszystkie osoby zainteresowane nabyciem na przykład używanego Civica, zapraszam na stronę carvertical.com, na której możecie pobrać pełny raport dotyczący samochodu, którym jesteście zainteresowani. Sprawdzicie historię wypadkowości, zobaczycie zdjęcia, możecie zweryfikować, czy przebieg nie był kręcony, także bądźcie zawsze gotowi na rozmowę ze sprzedawcą. Jest to dziś bardzo proste, szybkie i przyjemne. carvertical.com. Cześć wszystkim. Jest niedziela, jakieś minus 12 stopni, a ja zamiast siedzieć w domu i pić sobie herbatę jakąś rozgrzewającą, no to jestem tutaj. A jestem tutaj dlatego, że po ostatnim teście Civica 1.5 z automatyczną skrzynią CVT dostałem od Was wiele wiadomości z prośbą o test tego samochodu ze skrzynią manualną. Udało mi się załatwić taki do testu, także jedziemy. Intro. Od razu powiem jedną rzecz dla wszystkich tych, którzy myślą, że to będzie taki pełen test tego samochodu. Otóż nie będzie, ponieważ nie będę mówił drugi raz tego samego. Niedawno robiłem test Civica. Jeśli chcecie wiedzieć, co ja w ogóle sądzę na jego temat, jaki to jest samochód, to będzie taki pełny test, to zapraszam, pojawi się gdzieś tutaj na górze karta, dam też oczywiście link w opisie. Tutaj skupię się w zasadzie na dwóch rzeczach. Także ruszamy i gadamy. A skupię się, tak jak powiedziałem, na dwóch rzeczach i pierwszą z nich będzie oczywiście skrzynia manualna. I teraz tak, jeśli oglądacie moje testy, to wiecie, że ja jestem zdeklarowanym zwolennikiem skrzyń automatycznych. Jeżdżę z takimi skrzyniami od bardzo dawna, jeżdżę w większość po mieście, także dla mnie to jest wybawienie i uwielbiam takie skrzynie. Skrzynie manualne rzadko trafiają w moje łapy, bo większość aut testowych też jest z automatem. I wiedzcie jedną rzecz, będę mówił z pozycji osoby, która uwielbia i woli skrzynie automatyczne, a przynajmniej woli jeździć z takimi skrzyniami na co dzień. I z pozycji osoby, która uwielbia skrzynie automatyczne, powiem, że to jest chyba jedyny znany mi samochód obecnie, który ja nie wiem, czy bym wybrał, ale naprawdę mógłbym mieć z manualem. I w zasadzie mógłbym teraz skończyć, ale oczywiście to troszkę rozwinę. Ta skrzynia jest genialna. Jest bardzo krótki lewarek, bardzo krótki skok, taki wyczuwalny. Bardzo fajnie czuć, jak te biegi wchodzą i powiem szczerze, dla mnie to jest rewelacja. Naprawdę rewelacja. I po kilku dniach jazdy z tą skrzynią jestem nią po prostu zachwycony. Nie było na pewno na moim kanale testu, w którym ja powiedziałbym, że wolałbym skrzynię manualną i naprawdę jestem tutaj tego blisko, bo odczucia z jazdy jako całość, do których zaraz przejdę, są fantastyczne. Jest jedna rzecz i to jest ta druga rzecz, o której chcę powiedzieć w przypadku tego modelu, która troszeczkę do tego nie pasuje. Bo tak, zobaczcie na wygląd tego samochodu. Zdaję sobie w pełni sprawę, że to jest samochód, który designem wzbudza duże kontrowersje i bardzo dobrze. Dlatego, że to jest samochód, który jest jakiś. On się będzie wielu z Was podobał, wielu z Was powie, że jest brzydki, beznadziejny, ale raczej nikt nie przechodzi koło niego obojętnie i widać z daleka, co to jest. Zobaczcie, co się dzieje dzisiaj. Rozpoznajcie ze 100 metrów, czy to jedzie BMW trójka, czy piątka. Albo X3, czy X5. No jak nie jesteście jakimś turbofanem, albo po prostu właścicielem, ciężko jest to zrobić. Civica widać z daleka od razu, wiadomo, co to jest za samochód, bo jest jakiś. Ja nie powiem, że to jest samochód ładny, ja nie wiem, czy on jest ładny, ale to jest samochód, który, nie wiem, jakiego słowa użyć, ma takiego pazura. Dla mnie oczywiście gusta są różne, ja mówię o swoim odczuciu, to uważam, że jest to samochód z pazurem, z charakterem, mnie się mega podoba. I o ile sedan podoba mi się bardzo, to hatchback uważam, że jest wręcz fantastyczny. Ale po co to mówię? Ten samochód, między innymi wyglądem, na mnie przynajmniej, wymusza taką trochę jazdę, chciałbym jeździć szybciej, dynamiczniej, niż bym to robił na co dzień. Tylko wiecie, jaki tu jest silnik? Pewnie wiecie. 1.0, 126 koni i 3 cylindry. Na papierze brzmi to bardzo słabo. Pytanie, jak zachowuje się to już w ruchu. I teraz tak, oglądałem różne testy Civica, ja pierwszy raz jeżdżę z tym silnikiem. I jest dużo opinii, że to jest silnik fantastyczny, wybitny i tak dalej, bardzo dynamiczny. Różne są oczywiście opinie, ale takie też słyszałem. To jest nieprawda. To jest silnik, w którym czuć brak mocy, szczególnie gdzieś tam przy jakichś niższych obrotach, troszkę wyższy bieg. No, normalne, tak? 1.0, 3 cylindry, wiadomo. Ale da się tym silnikiem pokręcić wyżej, pojeździć w miarę dynamicznie. To nie jest tak, że to jest zawali droga. Macie tu około 11 sekund do setki, co też brzmi średnio, ale na przykład Mazda 3. Ona nie ma wcale dużo lepszych na papierze wyników, ale ma pojemność, tak? Bo ma 2.0, więc dzięki temu jeździ się przyjemniej. Przy czym to na pewno nie jest zawali droga. Ja jeszcze powiem na końcu, co myślę o całości. I pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy.
nieważne, czy to mówi jakaś osoba bardzo szanowana w środowisku motoryzacyjnym za testy, czy to mówię ja, nieważne kto, nie wierzcie w coś takiego, że samochód jest za słaby, za mocny i tak dalej, bo coś takiego trzeba przetestować na sobie. Dobrze, że jest wybór, bo nie każdy potrzebuje 180 koni. Te 126 koni 1.0 jest silnikiem do jazdy na co dzień, spokojnej i nie będzie zawali drogą w trasie. O, i to jest moje określenie tego silnika. Nie będzie też tak, że ten silnik będzie palił 4 litry, bo nie będzie. On w trasie spalał mnie przynajmniej koło 5-5,5. Szybsza trasa to będzie, powiedzmy, te, mówię o prędkościach takich autostradowych, to jest 7,5-7. W mieście potrafiłem dojść do 8, ale po pierwsze Warszawa, po drugie widzicie, no, jaka jest pogoda. Jeździłem cały czas przy bardzo minusowych temperaturach, więc nie wiem, jak to się sprawuje w lecie, czy przy jakiejś lepszej pogodzie po prostu. Tak jak mówię, jest to mój pierwszy kontakt z tym silnikiem. Jest to ekonomika do przyjęcia, przy czym na pewno nie jakaś rewelacyjna. Ale ten samochód w pełni wyposażony, tak jak ten, jesteście w stanie dzisiaj kupić za jakieś 100 tysięcy złotych. Mówię o pełnej wersji. To jest Japończyk, więc tu w zasadzie nie zostaje nic do kupienia. No oczywiście jakieś detale typu tam skóra, jakiś szyber, dach, to nie każdy tego potrzebuje. Wykładacie stówkę i macie w pełni wyposażony samochód. I teraz przy założeniu, że nie potrzebujecie 180 koni, nie będziecie się z nikim ścigać, bo tak nie jeździcie, to jest to coś do rozważenia, dlatego że tak jak mówię, to nie będzie żadna zawali droga, a ja się tego spodziewałem. Wziąłem ten silnik z pełną premedytacją i takim delikatnym przekonaniem, że będę musiał powiedzieć, że jest bardzo słabo. I o ile pierwszy, drugi, trzeci kontakt był taki, że mówiłem, nie ma szału faktycznie i też takie opinie słyszałem, to po kilku dniach, nie wiem, być może ja się zestarzałem, ale daję radę jeździć z tym silnikiem. To nie jest tak, że ja już dzisiaj chciałbym go kupić, bo jednak ja lubię jazdę dynamiczną, lubię jak mam tej mocy więcej, pewnie tak jak większość z Was, ale oczywiście zawsze trzeba mierzyć siły na zamiary i gdyby było mnie stać na taki samochód i chciałbym kupić nowy samochód z salonu, to ja się tego silnika przestałem bać. Na zasadzie, że będę zawali drogą. Nie będę. Nie będę wyprzedzał wszystkich tak, jak będę chciał, ale nie będę zawali drogą. Jest jeszcze jedna rzecz, za którą ja ten samochód uwielbiam. Nie wiem, czy ja tu mam jakieś inne odczucia, czy co, ale sedanem jeździło się super, ale ten samochód, to jak się prowadzi hatchback, to jest coś wybitnego. Naprawdę ja nie boję się użyć tego słowa. Ten samochód prowadzi się wybitnie. Ja tak uwielbiam jeździć tym samochodem po zakrętach. To jest coś niesamowitego. Naprawdę coś niesamowitego. On daje taką frajdę z jazdy. Jedzie dokładnie tam, gdzie się patrzycie. Tam, gdzie chcecie. Rewelacja. I za ten parametr naprawdę trzeba Civica szanować, Hondę i łatwo zrozumieć, skąd się bierze tyle fanów tego samochodu, tego modelu. Mistrzostwo świata. Mówiłem już też o tym, ale teraz jest tak zimno, ciągle ustawiam temperaturę i mega, że mogę sobie nacisnąć jeden guzik i to zrobić, czy drugim, cieplej, zimniej. Wow. Szacun. W dzisiejszych czasach. Muszę też powiedzieć, bo dostałem od Was sporo zapytań, co jest lepsze, a może co ja bym wybrał. Civic, Mazda 3 i Hyundai i30, czyli trzy samochody, którymi ostatnio jeździłem. Chyba wielu z Was musi rozważać między tymi samochodami, bo naprawdę dostałem sporo zapytań i pod filmami, i jakichś wiadomości prywatnych. W poprzednim teście i30 powiedziałem, że porównywałem w zasadzie i30 do Mazdy. I teraz bierzemy te trzy samochody na warsztat. I tak, po pierwsze to są trzy świetne samochody, także bardziej bym tutaj rozpatrywał na zasadzie jakichś preferencji, bo ja nie uważam, aby żaden z tych samochodów był tak wybitny, że wygrywa wszystko, albo tak słaby, że we wszystkim przegrywa. To są trzy świetne auta w bardzo podobnych cenach. Mówiąc o tych wyższych wyposażeniach, też świetnie wyposażone, wszystkie trzy. Dobierałbym je bardziej pod kątem designu, preferencji, ale skupiając się troszkę na szczegółach, to tak. Mazda 3 jest zdecydowanie samochodem dla ludzi, którzy stawiają na, nie wiem jak to ująć, prestiż to złe słowo, w wielkim cudzysłowie prestiż, taki powiedzmy luksus na zasadzie jakości materiałów, wykończenia, tego designu we wnętrzu, na zewnątrz też. To jest samochód taki, nazwałbym go najbardziej luksusowym z tej trójki. Honda jest samochodem zdecydowanie najbardziej sportowym odnośnie prowadzenia i wrażeń z jazdy, a i30, nie wiem, czy nazwałbym je takim kompromisem pomiędzy tymi dwoma, bo to chyba nie byłoby dobre słowo, ale jest to taki samochód, który on na pewno silnikowo wygrywa, jeśli chodzi też o takie dynamikę wrażenia z wyprzedzania, ale jest samochodem, który
jeśli nie stawiacie tak typowo na sport i nie stawiacie typowo na luksus, no to wtedy, jeśli Wam się najbardziej na przykład podoba design i30, lubicie tę markę, no to wtedy i30. Gdybym ja miał wybierać z tych trzech, to z tego względu, że ja Mazdę już miałem, nową trójkę, to wziąłbym Civica w hatchbacku z 1.5. Być może z manualem. Nie wiem, co bym zrobił, gdybym faktycznie miał złożyć podpis na umowie, ale zakochałem się w tej skrzyni połączonej z tym układem jezdnym. Mistrzostwo świata. Tylko tak jak mówię, pamiętajcie, że ja trójkę już miałem i to wpływa na mój wybór, dlatego że ja lubię jeździć różnymi samochodami i gdybym jej nie miał, to pewnie sytuacja byłaby inna. A Civic przekonałby mnie do siebie tym, że tak jak powiedziałem, fantastyczne walory jezdne i ten wygląd, o którym tak jak mówię, w pełni rozumiem, że wielu z Was powie, że jest tragiczny, ale mnie te wszystkie wloty, fajnie ukształtowane zderzaki, spoilery, który swoją ścieżką zasłania pół tylnej szyby i nic przez nią nie widać, ale trudno. Z wyglądu mnie się to tak podoba, ta całość, światła, naprawdę, to jest samochód, który po prostu, on wygląda na 250 koni, o tak, a ma pod maską 1.0 i 3 cylindry. I to, nie, to do niego nie pasuje, ale tak jak powiedziałem, oczywiście wolałbym 1.5 i wtedy już jest inny temat. Także nie przedłużając, bo nie chcę robić drugiego testu, bo to nie ma sensu. Tak jak powiedziałem, jeśli chcecie więcej wrażeń na temat Civica i opisu tego samochodu, to odsyłam do poprzedniego testu. Tutaj, jeśli boicie się silnika 1.0, to tak jak powiedziałem, nie słuchajcie mnie, nie słuchajcie nikogo innego. Przejedźcie się sami, bo jeśli wystarczy Wam ten silnik, nie chcecie dopłacać do 1.5, to być może wcale nie będziecie musieli, bo to nie jest żadna zawali droga. To jest silnik o bardzo dużej kulturze pracy, bo tego nie powiedziałem. Dość dobrze wyciszony. Słychać troszkę taki typowy warkot, to nie powiem, że nie, ale to jest do przyzwyczajenia. I po pewnym czasie się tego wręcz nie słyszy. To po prostu nie przeszkadza. A skrzynia, no tak jak prosiliście, abym się wypowiedział, ja się naprawdę nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, że to jest tak rewelacyjna rzecz. Ona nawet wygląda świetnie. Zobaczcie. I test zmienił u mnie troszkę to, że do tej pory moim wzorem co do przyjemności z jazdy z manualną skrzynią była skrzynia manualna, bo mówię o manualu oczywiście, w Mazdzie, mówię o normalnych samochodach, no to ten test sytuację odmienił. Od dzisiaj to jest moja ulubiona skrzynia manualna. I niech to będzie najlepszym podsumowaniem dzisiejszego testu. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.